Projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru Krośnieńskiego-Jasielskiego jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Wysokie bezrobocie, migracja ludności i słabe połączenia komunikacyjne to największe problemy, z jakimi zmagają się mieszkańcy Jasła i Krosna. Tak wynika z analizy sytuacji w obu miastach i powiatach przygotowanej przez firmę Ecorys. Teraz na podstawie dokumentu zostaną opracowane projekty rozwoju obydwu obszarów, które będą stanowić podstawę do aplikowania o unijne pieniądze. Możemy mówić o wskazaniu 30 problemów, 30 najważniejszych problemów i wskazaniu jak gdyby pewnych ścieżek, którymi można je rozwiązywać. Jest to tak jak gdyby budowa pewnej mapy drogowej, która pokazuje w jakim kierunku należy pójść, aby warunki w naszym obszarze się zmieniały. Pierwszym projektem, który chcą wdrożyć włodarze, jest tak zwany zintegrowany plan transportu publicznego. Władze chcą zmodernizować autobusy i usprawnić komunikację. To ważne, bo mieszkańcy narzekają na brak podmiejskich i weekendowych połączeń. No, za mało jest tych połączeń po prostu z tymi większymi miastami w weekendy. Ani się nie dostanie, jakby ktoś chciał do szpitala, nawet w sobotę na zakupy gdzieś pojechać, dalej nie pojedzie, bo nie ma czym. No, kto ma samochód prywatny oczywiście, ale tak koniec. Powinno być więcej połączeń, a szczególnie Jasło-Dukla na przykład. Nie ma żadnego połączenia, trzeba się dostawać przez Krosno. Po wdrożeniu planu transportowego połączeń ma być więcej. Podróżni mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia. W autobusach zostanie zamontowany monitoring, pojazdy będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego na przystankach zostaną zamontowane elektroniczne tablice, które będą pokazywać aktualny czas oczekiwania na autobus. Skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale i środowisko. Włodarze mają w planie wymienić najstarsze autobusy na nowe, niskoemisyjne, napędzane prądem lub gazem. Chcielibyśmy zmodernizować tabor autobusowy, czyli poprawić komfort, tak naprawdę zagęścić sieć połączeń, wprowadzić wspólny bilet, taką kartę miejską, żeby z tego również mogli korzystać mieszkańcy ościennych gmin. A więc będzie sprawniej, będzie w sumie taniej, dlatego że będzie można korzystać z różnych rozwiązań. Już dzisiaj zresztą można korzystać na przykład z biletu całodziennego. A więc może wiele osób, ponieważ bilet nie jest imienny, przemieszczać się po terenie miasta Krosna i z powrotem wrócić do domu. Jest to pewny ewenement w skali kraju, ponieważ jak te zintegrowane transporty mają miejsce już pomiędzy jakimiś tam miastami i sąsiednimi gminami czy otoczkami, tak między dwoma powiatami, nie słyszałem, aby taki zintegrowany program transportowy powstał. Myślę, że będziemy pierwsi i że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich. No, musimy wyeliminować w jakiś sposób komunikowanie się tymi zatłoczonymi drogami. Musimy znaleźć sposób na to, aby część naszych mieszkańców przesiadła się do tej komunikacji miejskiej, do komunikacji szynowej i tym samym odciążymy ruch kołowy, zmniejszymy też emisję spalin. Projekt pod nazwą Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru Krośnieńskiego-Jasielskiego jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.